co on chce Ci teraz powiedzieć. Zobaczmy, kochani Państwo, co on chciałby Ci w tej chwili powiedzieć. Być może jest to niemożliwe z różnych względów, ponieważ macie kryzys lub nie macie regularnych kontaktów. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości, Uloeli. Oczywiście dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. Proszę również wszystkich nowych słuchaczy, widzów o nowe subskrypcje. Zawitajcie u mnie codziennie. Czekam na Was z nowymi wróżbami, tematami. Także proszę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem mój kanał, byś od YouTube'u dostawała zawiadomienia o nowych filmikach z wróżbami kolektywnymi. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa oczywiście również. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo na moim kanale pod każdym filmikiem i w komentarzach. Proszę napisać na e-mail. Wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych osobistych dat urodzenia, zdjęć i prywatnych pytań. Zapraszam. I teraz zobaczmy, co on chce Ci powiedzieć. Wyciągnę jedną kartę Tarota i dołożę karty Lenormanda. Zobaczymy, co... O, sama się odwróciła, jak widzicie. Królowa Kielichów. Królowa Kielichów to oczywiście królowa pełna miłości, która bardzo pragnie miłości. On postrzega Was jako osobę pełną miłości i godną miłości, natomiast no, być może jest też zakochany w tej pięknej królowej miłości, tak? Również być może tutaj karta pokazuje też jego uczucia, które on chce Wam, nie wiem, oznajmić, tak? Ponieważ to, co on chce Ci powiedzieć, on chce Ci powiedzieć, że postrzega Ciebie jako piękną, atrakcyjną królowę miłości i emocji, pełną emocji, pełną uczucia. I on również ma do Ciebie emocje i pała do Ciebie pięknymi, miłosnymi uczuciami. Pragnie romansu, pragnie romantycznych różnych chwil, emocje, uczucia nim władną, tak? I on również wie, że Ty idziesz za głosem serca, za głosem swoich uczuć. To, co on chce Ci jeszcze powiedzieć, to jest, że chce mieć z Tobą kontakty, nie chce palić mostów, pomimo teraz tej ciszy, pomimo kryzysów, że uważa, że jesteś piękną, atrakcyjną, seksowną kobietą, że pragnie mieć z Tobą kontakty i podgląda Ciebie, że bardzo mu przykro, że teraz jest pełno blokad, że nie macie kontaktów, że jest między Wami cisza, że jest blokada, że nie spotykacie się, nie możecie ze sobą rozmawiać. Chce, żebyście poszli w jednym jakimś kierunku, byście obrali jedną drogę wspólnie, razem. Tutaj on Was gdzieś podgląda na różnych netzwerkach czy stronach internetowych i marzy o tym, byście razem jeszcze głębiej mogli uczuciowo spełnić swoje marzenia. Tutaj jest karta, która mówi o tym, że on chce Ci powiedzieć, że ma do Ciebie głębsze uczucia, głębsze emocje, które nim targają, tak? I obserwuje Ciebie gdzieś, śledzi Ciebie. Tutaj chce on Ci również powiedzieć, że chce stabilnego związku, pięknego domu, pięknej miłości, być może rodziny, tak? Być może no, pięknego domu, założenia rodziny, dzieci, domku z ogródkiem, przede wszystkim stabilizacji, długotrwałego związku. Bardzo pragnie stabilizacji, natomiast chce się pogodzić i wie, że jest tutaj mnóstwo między Wami blokad w tej chwili i ciężka praca nad być może naprawieniem tego związku lub na zaufanie sobie obopólne, dalsze, tak? Także pragnie Wam przede wszystkim on wyznać piękne uczucia i wie, że również Wy jesteście zakochane w nim i on ma również tutaj głębsze uczucia, które widzimy, pragnienie spełnienia z Wami marzeń, stabilizacji, długotrwałości związku, tutaj pójścia w jednym kierunku, uzdrowienia sytuacji obecnej, tych blokad, tak? Tutaj rozjaśnienie, czyli wyjaśnienie wszystkich spraw, tak? Które są teraz jakieś zagmatwane, nieklarowne, niewyjaśnione jeszcze. On wie o tym, że jesteście teraz w separacji, w blokadzie, jesteście obopólnie jacyś, no nie wiem, odizolowani, odseparowani, oziębli, tak, niedostępni dla siebie, ale on chce na pewno napisać. Chce napisać tutaj list lub SMS lub jakąś, nie wiem, whatsappową nachryść, chciałam powiedzieć, przepraszam, komunikację tutaj wszcząć z Wami, tak, by była znowu stabilizacja w komunikacji. I tutaj pragnie rozmowy, wyjaśnienia, denerwuje się, jest niespokojny, że nie macie kontaktu. Pragnie tutaj wyjaśnienia spraw poprzez rozmowę. Pragnie, byście jeszcze raz mieli szansę otworzyć nowy, piękny rozdział, byście się spotkali, byście wyjaśnili coś sobie. Spotkanie to jest oczywiście face to face, czyli spotkanie realne, jak i spotkanie również może być internetowe, tak? Wirtualne. Uważa on, że jesteście bardzo piękną, atrakcyjną, seksowną, pociągającą, pełną uroku kobietą dla niego. On się patrzy, dosłownie jest tutaj przy Was, patrzy się na Was, na Waszą atrakcyjność, podgląda Was gdzieś w internecie, co postujecie. Chce Wam wysłać już wiadomość, już teraz, już tutaj. Chce tą sprzeczkę, którą macie, tak, po prostu no jakoś chce pojednania. Tutaj się denerwuje, że jest najwyższy czas, by się pojednać i chce Wam powiedzieć o swojej miłości. Pragnie dualności, pragnie być razem, pragnie byście byli ze sobą, tak jak te dwa piękne łabędzie. Podejrzewa Was, że macie ewentualnie innego jakiegoś mężczyznę, że jesteście być może nieszczere, że gracie na dwa fronty. Także obciąża go to bardzo, ale wie, że jesteście dla niego ważne, że jesteście dla niego z przeznaczenia i chce tutaj zacząć jeszcze raz, jedynka, czyli zaczęcie wszystkiego od początku, jeszcze raz. Chce do Was gnać z jakąś wiadomością, chce otworzyć na Was serce, chce otworzyć nowe perspektywy, nową szansę, nowy rozdział. Chce to, co umarło między Wami, to, co umarło, na przykład umarła między Wami komunikacja, tak, spotkania, to chce to, żeby się odrodziło jeszcze raz, zmartwychwstało z popiołów, tak jak Feniks z popiołów. Chce tutaj przyjechać, jeśli jesteście od siebie oddaleni, nie, jakąś odległością geograficzną, w różnych miastach mieszkacie, czy nie wiem, parę kilometrów Was gdzieś, chce przyjechać, chce się zobaczyć, tęskni za Wami, marzy o tym, byście się spotkali, myśli wieczorami i nocą, chce szczęścia z Wami, chce gorącej miłości, pragnie Was, pragnie wyjaśnić wszystko, pragnie pozytywnie myśleć o tym związku, tak? Wie, że czekacie również na jego wiadomość i chce Was gdzieś zaprosić, zrobić jakiś miły gest tutaj, wysłać jakąś wiadomość, chce nowego początku, chce, by skończył się tutaj ten fałsz, żebyście mu zaufały, ponieważ on jest wiernym, lojalnym przyjacielem, na którego możecie liczyć. Chce, żebyście wyszli z tych wszystkich tutaj komplikacji, z tego labiryntu bez wyjścia. Chce, byście w końcu znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ uczucia są, istnieją, pomimo to, że są też komplikacje między Wami, są zagmatwania, opóźnienia, są jakieś sytuacje toksyczne, przypuśćmy awantury, jakieś niejasne sytuacje, być może sekrety, zagmatwana sytuacja, ale on chce to wzmocnić, ulepszyć, tak? Chce wrócić też silny. Te wszystkie straty, które poprzez Wasze problemy, kłótnie, czy teraz ten kryzys, stały się poprzez nieufność, być może kłamstwa, intrygi, być może zdradę. On wierzy, że to się naprawi, że wszystko będzie jeszcze dobrze, że wszystko się jeszcze tutaj rozwiąże i pragnie związku i pragnie, by te wszystkie teraz niejasności i zranienia, które macie, które nie wiem, może się obraziliście, może ktoś coś rzucił, jakieś słowo, może ktoś kogoś zablokował, by to wszystko wyszło po prostu i odeszło i by się to skończyło. Także dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. To było właśnie to, co on chce Wam przekazać, powiedzieć przy najbliższej sposobności. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich już wkrótce.